Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Baldur's Gate 3. Jesteśmy w Szepczącej Głębi. Zeszliśmy tam po linie, po studni i wpakowaliśmy się w nie lada tarapaty. Poznajemy grę krok po kroku. Z nowymi ustawieniami kamery również. Podczas walki, która nie będzie aż tak nami szarpała w tą i z powrotem, skupiając się na nas, i będziemy po prostu wroga sobie wyszukiwali w trakcie, ale będziemy musieli chyba udać się na większy odpoczynek, bo nie ma już jak odpocząć, szkoda napojów, a zapasów mamy całkiem sporo, więc bardzo sporo, więc to chyba będzie najlepsze. Kto wie, co jeszcze czeka w tych pieczarach? Powietrze jest duszne, podspływa ci po czole, twoje palce przeszywa ból. Obetrzyj pot ze swojego czoła, potrzyj obolałe dłonie. Potrzyj obolałe dłonie. Ból wzmaga się, kiedy ściskasz dłonie. Czy twoje palce zawsze były takie grube, a skóra taka lepka? Czujesz, jak w tobie pełznie? Wyrostki sięgają twojej piersi, chwytają twoje serce. Przebijają trzewia, kości pękają, a ciało puchnie. Ja czuję, widzę to w tobie, czuję to we mnie. Jesteśmy straceni. Moje ostrze będzie szybkie. Najpierw ty, potem pozostali. Na końcu ja. Wasze umysły łączą się, wyczuwasz odrobinę niepewności i odrobinę obrzydzenia. Po prostu jesteśmy wyczerpani. Opuść miecz, zanim zrobisz coś głupiego. Niech to. Nie mam teraz zaufania do własnego umysłu. Wstrzymam się, jednak wiedz, że będę czujna. Jeśli choroba nie przejdzie do rana, zabiję nas wszystkich. Kurde, przed chwilą jakieś, wiecie, pająki i inny shit. Pojawiłem się w samą porę. Przechodzisz transformację. Kim jesteś na wszystkie piekła? Twoim ratunkiem, i to nie po raz pierwszy. Uratowałem cię już prędzej. Wcześniej. I jestem tu, by znów cię uratować. Nie przejmuj się. Nie staniesz się łupieżcą umysłu. Nie przy mnie. Ochronię cię. Przyjmij podawaną ci dłoń. Nie mamy dużo czasu, więc słuchaj uważnie.
tkwi w tobie ogromny potencjał, pochodzi z tego pasożyta. Twój instynkt każe ci opierać się mocy, którą ci daje, ale musisz ją zaakceptować, pielęgnować. Dzięki temu cię nie pochłonie, ale dla dobra nas obojga musisz się nauczyć nią władać. Toczy się walka o los Feyrunu. Walka, którą przegrywamy. Póki co. Możesz to zmienić, ale tylko jeśli pogodzisz się ze swoim potencjałem. Muszę iść. Wróg się zbliża. Wrócę. Obudź się. Poczujesz się lepiej. Obiecuję. No ciekawe. Nasz nadchodziła nas tajemnicza postać, która powiedziała nam, że nasze pasożyty Lithium są wyjątkowe i stanowią źródło wielkiego potencjału, czyli to nie są zwykłe pasożyty, to jest też ważne. Cały czas lecimy do tego Kurdegaju, nie? Znaczy do tego... po tego... po tego fucking druida. A już nie ma, odnajdź go. A nie ma tego w ogóle tutaj. No tak czy siak, idziemy dalej przed siebie po prostu. Nie wiem, koleżanka chce coś powiedzieć? Chyba nie. No to ruszamy dalej w drogę, nie ma co się ociągać. Spadajmy najpierw w dolną część. W ogóle to mogliśmy jeszcze przeszukać te pająki i tak dalej, nie? Idę przeszukać pająki. Gruczuję dwa pyty. I tu do alchemii. No niby czas nagli, ale okazuje się, że jednak chyba my trochę jesteśmy bezpieczniejsi. Dobra, teraz tak. Przyszliśmy stąd. Pajęczyna pieprzona. Kurde, gdzie my tu nie jesteśmy, nie? Przykleiłem się. No to spróbujmy.
Tam coś się świeci. Pęknięta ściana. Okej. Fajnie, ale skończmy eksplorację. I chętnie sobie tędy wyjdziemy później. Chłodnie można by zapalić, niby bardziej, też by był klimacik jakiś niby. A w ogóle to ja mogę chyba tu pochodnie. A jak to się włącza? Wyposaż? Ale wtedy zabiera broń. Jak kogoś spotkamy, to lipa. Dobra, idziemy. Kokon zerdwiał ostrze plecak. O to, 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 to. Dziennik ucznia. Niechaj wiadomym będzie, że opuściłem ojczyznę na rozkaz mojego pana, nie zaś z własnego wyboru. Gdyby nie przysięga, którą złożyłem, nadal byłbym w domu, służąc Zulkirom, a nie lecząc świńską ospę w tej marnej osadzie. Jednakże przysięga to przysięga, więc obowiązek nakazuje służyć mu, póki mnie z przysięgi nie zwolni. Wcześniejsze wpisy w dzienniku wykonano delikatnym, starannym pismem, które jednak staje się nierówne i coraz bardziej niedbałe na dalszych stronach. Dziennik kończy się naprędce nabazgranym wpisem. Udało im się, mroczni sędziowie dopadli starego łajdaka przed Zulkami. Właśnie się wykrwawia, a jak już szczeźnie, zostanę zwolniony z przysięgi. Mogę wrócić. Oddam wolumin o nekromancji, który ukradł, wtedy mi wybaczą, zobaczą, że jestem lojalny. Klejnot klucz jest bezpieczny w tunelach. Kiedy go zdobędę, zakradnę się do piwnicy, zabiorę, ile zdołam unieść, a potem do domu. Trzeba będzie przeszukać piwnicę. Jeszcze się tu rozejrzymy na dole. Nałapały se sukin syny, kurde. Tam jeszcze niżej się schodzi. Tu można rozwalić. Chyba. O kurde, jakie pieczary. Wow. Jest ten klimat. Idziemy. Automatyczny zapis, bo już chyba się zbliża wróg. Chodźmy tędy. Będzie trzeba te jaja porozbijać chyba, albo ukraść. Oblepione wydzieliną jaja.
Może powinniśmy je zniszczyć. Nie mogę. A może powinniśmy je podpalić. Sharp as ever. Cel zablokowany, ta wydzielina ma je chronić. No dobra. Sorki. Jajo pająka fazowego. A gdybym tak... O? Te wszystkie jaja, to kurde. Czemu nie mogę? Właśnie nie wiadomo, czy się w sobie nie wyklują, nie? Fajnie się świecą. To tak. O, jest pająk. Matka rodu. Szykujcie się. Poza zasięgiem. Idzie. Wykluła se, kurde. Tu trzeba rozwalić.
spalić, kurde, najlepiej. Tylko trzeba by się odsunąć. Pech chciał, że teraz akurat moja tura, jak te pająki są, ale mogę je chyba też spróbować po prostu. Something else. Excellent. Próbuję zepchnąć tego mojego skurwiela tam, to przepaść. Nie dało się. No, śmieszaj mnie. No i ona sobie wykluwa te kurde, patrzcie. Małe sukinsyny. A zabijmy najpierw tych większych. Try me. Odepchnięcie jeszcze. Tak jest. Spierdala. Teraz tak. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Idę po ciebie. Uff. Ona jest cudowna. W tej walce pewnie są lepsi, ale no na razie to by nie było najgorsze, gdybyśmy tu wszyscy obok siebie stanęli na chwilę. O kurwa. Ty. Zrobimy tak. Pięknie. Dlaczego?
Nie można użyć podczas walki. Chujowe, gówno to jest. Myślę, że się wyleczymy trochę pięknie wszyscy. Znaczy nie aż takie gówno, ale myślałem, że się wyleczymy, no. A. No to chujowo teraz jest. Niepotrzebnie stoimy wszyscy obok siebie. Teraz to małe gówna tu. O! No dobrze się ustawcie, bo mam zamiar was wszystkich spalić. O kurwa. To teraz? Trochę grubo jest. No stoję kurde w truciźnie, no. Dobra. A bright idea. I will ascend. Dziewczyna też stoi jeszcze w tym pieprzonym. Dobra, została chyba sama. Tu są jeszcze dwa jaja. Ale to już ja się tym zajmę. Możemy tu stać, ale ona musi wyjść z tej kurwa. Przeskocz tu. Wylecz się. No i musisz podejść. Chcesz. To antidotum mogłem, ale toksyna mi chyba. No właśnie. Przejebana, nie? No time to waste. Kurwa. Nie mogę. Chujowo, chciałem ją podpalić. Akurat się musiał omotać, skurwiel. Za mało punktów ruchu. I też omotanie wyszło, to. Czekaj, a pokaż jeszcze pomoc. Ale jak leczy? Dobra, w niego też trafiło, to spoko. Całkiem. Ale musimy spierdalać z tego kwasu. I to raz. Tu szczelisz, to zniszczysz jaja. No, brawo. Całkiem cwane. Dobra, ja tu zostaję.
time's running out. Mocno poobijany. Jeszcze. Spierdoliło. Nie właśnie w ten kwas, kurwa. Głupki. Dobra, chodźcie wszyscy tu. O, ja my ją jeszcze spotkamy. Tymczasem sobie odpoczniemy. Dobra, to. Bo to można i tak zejść na dół, więc pewnie zaraz ją spotkamy. Tu jest jeszcze fioletowe coś, mroczny ametyst. Tu się schodzi na dół. Gdzieś po prostu do nas będzie czyhać. Te dwa jajka to już zostawię. One nic nie zrobią. Można by jeszcze przeszukać tu. Może być zapisik, rozłączmy się na chwilę. Ja ich tylko przeszukam szybko. Ten jeszcze żyje. One nic nie mają przy sobie. Dobra, to ja rozwalę te jaja, jak już tu jestem. Czy tam coś jest wartego? Nie, po więcej, musimy zejść na dół. Po więcej, musicie wpaść, zobaczyć następny odcinek. Także do zobaczenia w następnym. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.